wieje ptaszek, by złożyć w nim jaja. O tym wie nawet pszczółka Maja. Co to jest za rzecz? Gniazdo. Bardzo dobrze, to jest gniazdo. Numer 5, droga Teklo, numer 5. Świetnie idzie naszym ekobohaterom. Bardzo dobrze, jak na razie same poprawne odpowiedzi. Gniazdo. I powracamy znowu do drużyny Gucia. Jaki numerek losujesz? 3. Numerek 3. Ich miejsce w śmietniku, ani na chodniku. Segreguj je zawsze, a życie naszej planety będzie ciekawsze. Śmieci. No, niestety nie są to śmieci. Może skorzystasz z jakiegoś koła ratunkowego, bo masz niewykorzystane. Masz wszystkie koła niewykorzystane. Czy chciałabyś skorzystać z jakiegoś? Może pytanie do rodzica? Czy pytanie do publiczności? Pytanie do rodzica, tak? Rodzicu drogi, jaka jest odpowiedź na nasze pytanie? Odpady? Bardzo dobrze, to są odpady. Świetnie! Pytanie numer 3 jest rozwiązane i ponownie nasza rezolutna Weronika. Weroniko, jakie pytanie losujesz? Jaki numer? 8. Ósemkę. Proszę bardzo, jest 8. Niepotrzebne gazety, zeszyty i inne wyroby papiernicze zbieraj w jedno miejsce, a przedłużysz drzewom życie. O jakich tutaj wyrobach jest mowa? Makuratura. Bardzo dobrze, to jest makuratura. No to dobrze. Nasi mali ekobohaterzy są naprawdę bardzo mądrzy. Nasze hasło już się nam powoli formuje. Pytań zostało niewiele. Ciekawe, jakie teraz pytanie wylosuje drużyna. Trzy pytania ostatnie zostały. Bucia, droga koleżanko. Jakie pytanie losujesz? 7. Proszę bardzo, a czy nasze... czy siódemkę... nie, siódemki jeszcze nie mamy. Uwaga! Są rzeczy, których już nie potrzebujemy, a śmieci w domu trzymać nie chcemy. Ale można ich użyć w innym celu. Rusz głową, mój przyjacielu. Co to jest? O jakim zjawisku tutaj mowa? Recykling. Super! Świetnie! Jest tak, to jest recykling. Teklo, zapraszamy cię, abyś ułożyła recykling na naszej ekologicznej krzyżówce. I szanowni państwo, pozostały ostatnie dwa hasła. Przed nami wielki naszej finał. Krzyżówki. Droga Weroniko, jakie pytanie wybierasz? Zostało ci pytanie numer 6 oraz 10. I pytanie numer 10. 10. Strzał w dziesiątkę. Uwaga. Duża iłaciata na zielonej łące. Dziękuję nam mlekiem za trawę i słońce. Co to jest za zwierzę? Krowa. Krowa, to jest krowa. Ale mądra głowa. Pierwsza drużyna odpowiedziała poprawnie na wszystkie pytania. I zostało ci, droga koleżanko, ostatnie pytanie numer 6. Już nie masz niestety wyboru, dlatego czytam. Ptaszki dzięki nim wysoko latają. Z miejsca na miejsce się przemieszczają. Co to jest? Skrzydła. Skrzydła, świetnie. Bardzo dobrze, to są skrzydła. I nasza krzyżówka jest cała rozwiązana. Może drużyna Gucia. Zobacz, na czerwone pola. Wszystkie są ponumerowane. I spróbuj ułożyć z nich nasze końcowe hasło. Co to będzie za hasło? Spróbujcie. Tutaj masz 1. Na czerwone pola musisz patrzeć. Co jest na numerze 2? Ek i 3. Widzicie trójeczkę? Eko. Ekol. Ekolo. Ekolog. To powiedz głośno jeszcze do naszego mikrofonu. Jakie jest hasło końcowe? Ekologia. Bardzo dobrze, to jest ekologia. Dziękuję drużyną za... Ale Filipie, tak, poczekaj chwileczkę, bo ja dla naszych ekobohaterów mam wspaniałe mamy nagrody dla naszych bohaterów. Dla ciebie dziękujemy. Gratuluję serdecznie. To może wszyscy wspólnie na część naszej zabawy krzykniemy głośno hasło ekologia. Uwaga, 3, 4. Ekologia! Bardzo. Cudownie, kochani. Eko tata. Świetnie się spisał i eko mama. Zapraszamy naszych zawodników. Dziękujemy bardzo. Ponownie na publiczność.
I pamiętajcie, kochani, że ekologia to bardzo ważna sprawa. Ale to również świetna zabawa. A gdy wsłuchacie się w łąki ciszę, różne odgłosy możecie usłyszeć. Szumią trawy, komar bzyka i koników polnych gra muzyka. Strumień nuci swą piosenkę. Żółta pszczółka leci z brzękiem. Bąk kosmaty śpiewa basem. Mała żabka kumka czasem. Więc pomyśl już teraz o naszej planecie, żeby nie stało się kiedyś jednym wielkim śmieciem. I cały tydzień bez wyjątku przestrzegaj ekozasad i pilnuj porządku. Bądź czyściaszkiem tak jak my. Z ekologią bądź na ty! Świetnie, drogie dzieciaki. Już niestety musimy się z wami pożegnać, ale zanim pójdziemy na naszą polanę, to pożegnamy się z wami naszą muzyczną piosenką finałową. Maestro! Pomachajcie nam wszyscy, rodzice do też! Do zobaczenia, kochani! Pa, pa! Pa, pa! I pamiętajcie o ekologii! Bądź czyściożkiem tak jak my! Z ekologią bądź na ty! Ja myślę, moi przyjaciele, że teraz wszyscy razem powtórzymy sobie nasze ekologiczne hasło. Chodźcie tutaj wszyscy! Wszyscy razem! I rodziców zapraszamy, żeby wznieść nasze eko hasło. Chodźcie tutaj. I uwaga. Eko dzieciaki. Ale jeszcze raz, tylko bardzo, bardzo, bardzo głośno. Uwaga. Eko dzieciaki. Hej. Świetnie. Do zobaczenia. Pa, pa. A już za chwilę. Rozstrzygnięcie. Prezentacja koszulek. MKRPA. Wszystkie dzieci z koszulkami zapraszamy pod scenę, bo to ten długo wyczekiwany moment. Od godziny 16 w namiocie Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych trwały prace przy projektowaniu koszulek. Teraz nastąpi prezentacja tych koszulek i nagrodzenie najlepszych projektów. Wszystkich
wszystkich uczestników, którzy brali udział, którzy projektowali naszych młodych artystów, zapraszamy na scenę! Nasi odważni projektanci mają wspaniałe koszulki. Proszę tylko spojrzeć na te kolory. Super, nasi odważni przyjaciele prezentują swoje koszulki, a my już oddajemy głos. Dzień dobry, my jak co roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prezentujemy koszulki, które dzieci ozdabiają według własnego pomysłu. Koszulki mówią o zdrowiu, o sporcie, o zdrowym spędzaniu czasu. W ozdabianie włączyli się również rodzice, mamy, tatusiowie, babcie, proszę bardzo, ile jest pięknych koszulek. Także mamy tutaj nagrody dla dzieciaków. Zaraz będą nagrody. Koszulek było bardzo dużo. Niektóre dzieci pewnie w kolejkach do atrakcji czekają, ale już mamy nagrody dla dzieci. Proszę bardzo. Mamy tutaj bardzo ciekawe hasła na niektórych koszulkach. Żyj zdrowo, kolorowo. Jakie tu jeszcze mamy? Życie na sportowo, zdrowym ciele, zdrowy duch. Jakie tu jeszcze mamy hasła? Ja kocham kobyłkę, sport to zdrowie oraz przepiękne rysunki. Bardzo dziękujemy za prezentację odważnym i zapraszamy za rok. Pomachajcie. Wielkie brawa. Słuchajcie, Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest z nami od zawsze i to już jest taka tradycja, że te koszulki, które dzieciaki przygotowują, są naprawdę wyjątkowe. Proszę bardzo, jakie wyjątkowe. Dlatego bardzo proszę o wielkie brawa, bo oni pracowali cały dzień nad tymi koszulkami. A przed nami za chwilę kolejna rewia mody i zapraszam wszystkich pod scenę. Będzie się naprawdę za moment bardzo działo.